tygodniu notowania cen detalicznych na portalu epetrol.pl mogą być miłe kierowcom, bowiem wszystkie paliwa podstawowe z wyjątkiem benzyny 95 potaniały i to dość zauważalnie. Cena średnia benzyny 95 pozostała natomiast niezmieniona, kosztuje podobnie jak przed tygodniem litr tego paliwa 5 zł i 29 groszy. Diesel potaniał o 2 grosze, 5 zł i 30 to jego cena średnia i tu warto podkreślić, że nieubłaganie następuje nam zbliżanie się cen benzyny i diesla do siebie i zapewne już w przyszłym tygodniu możemy być świadkami w średniej ogólnopolskiej zamiany kolejności cen na pylonach stacyjnych tych paliw. Tutaj zapowiadamy to już od kilku tygodni. Tego rodzaju zmiany zazwyczaj dochodziły do skutku właśnie w okresie wiosennym i w tym roku również będzie podobnie. Jeśli chodzi o cenę autogazu, tutaj mamy również sygnalizowany przez nas spadek w 3 grosze, 2 zł i 59 groszy w tej chwili kosztuje litr tego paliwa średnio w skali całej Polski i tu podkreślamy cały czas, że istnieje jeszcze pole do spadków cen tego paliwa.